Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, chciałbym poinformować, że w Sulęcinie przebywała drużyna, która brała udział w zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Sulęcina i zajęli pierwsze miejsce. W związku z tym chciałbym poprosić tutaj do stołu prezydialnego panów, którzy reprezentują zespół. Tylko z drugiej strony prosimy. Chcielibyśmy Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, kołu nr 31 w Nowym Domyślu, przekazać adres okolicznościowy następującej treści. W związku ze zdobyciem pierwszego miejsca podczas zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Sulęcina pragniemy złożyć panom serdeczne gratulacje. Nowotomyska drużyna uczestnicząca w zawodach w składzie Włodzimierz Fogel, Roman Polak, Paweł Janecki, Stanisław Sadowski, Eugeniusz Tyszkowski, Stanisław Fijałkowski, Andrzej Berka i Ryszard Kaczmarek pokonała rywali i stanęła na podium, wygrywając zawody wędkarskie, które odbyły się w mieście partnerskim Nowego Tomyśla w Sulęcinie. Dziękujemy panom za tak znakomite reprezentowanie Nowego Tomyśla podczas zawodów. Uczestnicząc w zawodach w Sulęcinie, pokazaliście panowie, że mimo braków akwenów wodnych, jednak potrafiły zwyciężać w zawodach tego typu. Ważna jest zatem technika, umiejętności i pasja. Życzymy jednocześnie wielu kolejnych sukcesów w zawodach wędkarskich oraz nieprzemijającej fascynacji tym ciekawym sportem, będącym też życiowym hobby, interesującym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Z wyrazami już uznania adres podpisali przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szybkowiak i burmistrz Nowego Tomyśla. Przyjmijcie to serdecznymi gratulacjami także od tutaj siedzących na tej sali i z bukietem po. Tutaj podpowiadają panowie, że to już jest drugi puchar za to pierwsze miejsce. Tamten z 2008. Dziękujemy, gratulujemy. Szanowni Rado, Szanowni Państwo, teraz oficjalnie otwieram 53. sesję Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.